Rozmowy o trudnych sprawach, cykl wakacyjny, który tak naprawdę chyba nie kojarzy się z wakacjami. Będziemy mierzyć się z, z samobójstwem, z narkotykami, z alkoholizmem, wakacyjnym seksem. Będziemy mierzyć się z kwestiami być może najtrudniejszymi. Bardzo serdecznie Państwa witam nasz wakacyjny cykl trudnych tematów Iwona Plater moim gościem państwa gościem jest ksiądz Arkadiusz Paśnik Bardzo serdecznie witam panią witam państwa witam także młodzież która tutaj z nami dzisiaj jest Tak dzisiaj z nami są goście którzy pomogą nam zmierzyć się z tym tematem Będziemy mówić o szeroko pojętej seksualności także o wakacjach o tym co może się zdarzyć w wakacje a wraz z nami są Kasia Witam. I Adrian. Witam również. Proszę księdza, no mierzymy się z tymi trudnymi tematami. Mierzymy się cały czas w kontekście poszukiwania miłości, tej miłości prawdziwej, miłości nieokazanej, niedoświadczonej, tej, która nas buduje. I dzisiaj będziemy się chyba mierzyć z iluzjami miłości, z zastępnikami, z pewnymi fałszywkami, które mogą nas niszczyć. Zobaczymy, jak nas poprowadzi także ten młody duch ludzi, bo też ważne są pytania, które wypływają gdzieś z serca młodych ludzi, bo one też są pewną diagnozą rzeczywistości: że my może już troszkę starsi nie, nie będziemy poruszać się tylko w przestrzeni nam wiadomej, ale także posłuchamy problemów i dotkniemy może tych problemów, które przeżywa. Młody człowiek. Także zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Dla nas też to jest niespodzianka i pewna tajemnica. Wybieramy się więc w tę podróż z przewodnikami. I teraz takie pytanie, no niestety trudne na samym początku. Dotykamy pornografii, dotykamy tego, co jest w tej chwili ogromnym problemem także w szkołach katolickich, jak się okazuje. Dane mówią, że pomiędzy, że aż do 60% chłopców w wieku 12-16 lat jest uzależniona od pornografii. Takie pytanie, jest to naturalny wiek, wiek rozwoju, wiek mierzenia się z, ze swoim organizmem, ze swoim ciałem, ze swoją tożsamością. Jak możemy ochronić wolność, jak możemy decydować o tym, co robimy? Tak, na, na początku trzeba uszanować ten wiek rozwojowy, prawda? Żeby nie gorszyć się, żeby od małego, 12 lat już jest stanowczo za późno, ale żeby rodzice od wczesnych lat w rytmie tego, co podpowiada rodzicom serce, wprowadzali dzieci w ten świat także swojej seksualności, płciowości. Bycia kobietą, mężczyzną w przyszłości, żeby to robili. To nie może być tak, że do 12 roku życia jest cisza, i nagle w wieku 12 lat, kiedy rodzą się, kiedy następuje ten rozwój człowieka, zaczynamy o tym dopiero rozmawiać. Wydaje się, że wtedy jest już za późno. Natomiast Przede wszystkim szacunek wobec ludzkiej płciowości, seksualności i ludzkich potrzeb. Nie kneblujemy tych potrzeb, nie zamrażamy tych potrzeb, przeżywamy je. I najpiękniejszym yy, nauczycielem, no właśnie jest ten system rodzinny, że nie przeszkadzać, jeżeli rodzice są w rolach i dobrze przeżywają swoją płciowość, swoją seksualność, to dzieci jakby chłoną tą, tą całą rzeczywistość. Od najmłodszych lat one od razu zaczynają rozumieć co wolno, czego nie wolno, gdzie są granice, prawda? Granice dotyku, jaki dotyk jest dobrym dotykiem, jaki dotyk jest złym dotykiem, jaki obraz jest dobry, jaki obraz jest zły. One to chłoną i w wieku 12 lat one mają pewną bazę, pewien fundament. Ale to nie znaczy, że to już wszystko załatwia, tylko się po prostu dziecko rozwija i ta, ta burza hormonów jest wobec niej, nie wiem, powinniśmy ją uszanować, bo ona nas wprowadza w dorosłe życie. I ona jest niezbędna, tak jak jesteśmy, nie wiem, na pustyni jest burza, no to, to musimy uszanować, że ona jest, no możemy stawiać jej opór, ale może nas ten piasek zasypać, możemy tam zginąć, tak? Dlatego musimy się dobrze do tej burzy ustawić. Kasia Adrian, pytanie do Was: jak to jest w Waszych środowiskach? Czy to, o czym mówiliśmy przed chwilą, to znaczy ten kontakt z pornografią, czyli takie wynaturzenie kontaktu z własną seksualnością, pójście w złym kierunku, czy to jest obecne, czy widzicie to, czy jakoś żeście tego no, dotykali w tym sensie, że stało się to, że wiedzieliście o tym, że Wasi znajomi grzęźli w takie, w takie klimaty? W środowisku tak, było było to widoczne, było to widoczne. Myślę, że to też wiązało się z jakimiś, żeby tutaj też znaleźć dobre słowo niedostatkami w rodzinie, deficytami, deficytami mhm. nie tyle miłości, ale też i uwagi, troszeczkę chęcią zaimponowania mhm. w niektórych wypadkach, bo tym się wręcz chwalili. Mhm. To było właśnie też takie uderzające, że czymś, co wcześniej było uznawane za, za taki temat, wręcz tabu, wcześniej, w tym momencie to jest kultura masowa i, i to jest wszędzie. To nie trzeba tego szukać, żeby, żeby to po prostu to się samo znajduje. No, no, teraz sobie tak myślę, że to ciekawe jest, jak myślały na ten temat dziewczyny w tym okresie, właśnie gimnazjum chyba to był taki, no, ale już też po kiedy my, pamiętam, że no, tematy numer jeden to były dziewczyny i to po prostu, no, nie jakie są mądre, albo jakie oceny mają z matematyki, no tylko po prostu... Jak kształtne są. I tak, raczej, raczej ten fizyczny wygląd się liczył najbardziej. No, były te tematy takie związane z pornografią, w sensie, że się chwaliliśmy, chwalili na przykład co mają na komputerze chłopaki, a nawet w podstawówce pamiętam, że praktycznie dzieci przenosiły karty z nagimi kobietami nie, do gry mm. w tak młodym wieku, to trochę mi to przeraża ale, no, ale chyba to jest właśnie takie bardzo masowe, także no tak to z mojej perspektywy mm. lat gdzieś tam wygląda. Już w było poważniej i tak głębiej może wchodziło się w jakieś relacje, w rozmowy takie na inne tematy. No i myślę, że, że czas jest też potrzebny, żeby na, na dorastanie, ale też jesteśmy on, mądrzy pedagodzy, bo mało rozmawialiśmy z dorosłymi o tym, nie? z rodzicami bo, <tum> tym bardziej. Także Myślę, że, że jeśli zalałby się ktoś na drodze, no u mnie specjalnie znałem kogoś e, takiego dorosłego, z kim można, no to można by zeszerpać wtedy jakiejś mądrości, nie tylko z jakichś e, takich słabych źródeł z internetu te, te Czym innym jest właśnie uszanowanie tego procesu rozwojowego, a czym innym jest w ogóle jakby pornografia... W, w, takim rzeczywistym wydaniu, że coś ktoś ogląda. To, to oczywiście jest, jest złe, natomiast mówiąc o pewnym szacunku, to myślę o uszanowaniu tego wieku rozwojowego. To, to jest bardzo ważne. Dotknąłeś bardzo ważnych y, takich elementów, że gdyby pojawił się człowiek, który który ma, miałby, no byłby dla Ciebie autorytetem, czy dla Was autorytetem, i, i mógłby Was jakoś wprowadzić w ten świat. Czyli yy, chcecie trochę powiedzieć, że zabrakło takiego człowieka, tak? No, myślę, że, myślę, że tak. Bo to może do rodziców teraz powiem słowo, że nie trzeba się irytować, bać, wstydzić czy obrażać, że dzieci w wieku dorastania próbują o tym porozmawiać z kimś obcym, ponieważ tematyka jest tak delikatna i tak wstydliwa, że nie uważają, że rodzice są dobrzy i to też trzeba uszanować. I nie chcą, żeby rodzice coś wiedzieli, bo to jest tak krępujące. Oczywiście dobrze by było, gdyby to zrobili rodzice, ale musieliby to robić od najmłodszych lat i wtedy jest duża, duża łatwość, prawda? Że wtedy wiemy, że coś dzieje się z naszym organizmem, coś dzieje się z naszym ciałem i że my z tym możemy pójść do rodziców prawda? i o tym opowiedzieć. Nie wiem, to, to wieku dojrzewania dziewcząt, prawda? I tak dalej, że no, mądry rodzic jakby wyprzedzi pewne, pewne, bo już przeszedł tą drogę i wyprzedzi pewne, pewne procesy i przygotuje w jakiś sposób na, 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 na to, co się będzie działo z naszym ciałem, z naszą psychiką, prawda? W wieku, wieku dojrzewania, dorastania. I to jest ogromny as. Natomiast yy, to, co powiedziałeś, jest no, też, też bardzo smutne, mówiąc o, jakby o całości, że, że czasami brakuje w tej przestrzeni tego, tej globalnej wioski, czy tej dżungli ludzkości osób, które mogłyby nam potowarzyszyć, ale też pojawiają się ludzie, którzy chcieliby to zrobić, i, i nie, zawsze, nie zawsze w, w pewnej wizji. Świata, jaką my mamy, prawda? Na przykład. I, I mogliby, jakby, no, zderzamy się z tym i czasami młody człowiek zostaje sam, to generuje też lęki w nim, czy to wszystko, co się dzieje we mnie, jest dobre, jest mądre, czy ja nie jestem jakiś chory, czy coś się ze mną nie dzieje nie, dzieje nie tak. Przecież nie zapytam kolegę z klasy, kolegę, to mogę porozmawiać o dziewczynach, tak. Ale nigdy o takich sprawach, co się dzieje z moim ciałem, z moją psychiką, prawda? Bo bałbym się, że zostanę, nie wiem, wyśmiany, wyszydzony, albo ktoś to wyciągnie na forum publikum i, i, wtedy, i wtedy zostanę zniesławiony. Więc jakby to chowam wewnątrz siebie. Nie mówię o tym, ale to gdzieś tam żyje i. I, I buzuje, i może wyrosnąć dobrze, ale może też wyrosnąć jakaś, jakaś hybryda, prawda? I może się to spatologizować we mnie. Dlatego tak bardzo ważna jest tutaj rola rodziców. Myślę, że mówiąc o tej tematyce, musimy ciągle wracać do, do, do tego, że, że ro, ktoś, kto decyduje się na, na bycie rodzicem, matką, ojcem, musi y, jakby wpisać to, y, że jakby to jest jego podstawowe zadanie, prawda? Y, I później jest bardzo trudno to zadanie y, jakby zastąpić kimś innym, kimś obcym jakimś przypadkowym. tak? Czasami tak to jest, że w, w życie seksualne yy, wprowadza kogoś, ktoś zupełnie przypadkowy. Nie? I to są czasami ludzkie dramaty. Proszę księdza, a co zrobić z takim niebezpieczeństwem, jak najbardziej realnym, w którym ta młoda osoba, czy to chłopak, czy dziewczyna, no nie wiem, czy można powiedzieć, decydując się na kontakt z pornografią, pewnie w jakimś sensie jest to decyzja, ale mając już ten kontakt, ma wpisaną w swoją percepcję pewien wzorzec tych relacji seksualnych, zupełnie wypaczony, zupełnie nieprawdziwy, stworzony przez media, stworzony w określonym celu i niestety będzie przez swoje dalsze życie odnosić wszelkie relacje seksualne, także emocjonalne, właśnie do tego chorego wzorca. No to właśnie wtedy to, to już bardziej dotykamy przestrzeni terapeutycznej, prawda? Bo trzeba dobrze zdiagnozować, co jest przyczyną, co karmi pewne patologiczne zachowania. Więc nie ma na pewno jakiejś złotej recepty, jeżeli ktoś został skrzywdzony, załóżmy, czy, czy zostało mu to tak wpisane, nie wiem, we wczesnym dzieciństwie, czy. Czy, czy w młodości, i później te zachowania stają się, jakby, tak mówiąc, potocznym językiem drugą naturą. Więc kontestowanie, odbieranie tego, zakazy, nakazy to, to po prostu nie działa. To bardziej działa na tego, który to widzi i chce jakieś stanowisko zająć, bo wie, że nie może milczeć, więc musi coś zrobić. Natomiast wszystko, co można w takiej sytuacji zrobić no to, to konfrontacja ze specjalistami, prawda? z seksuologami, czy ludźmi, którzy, którzy mają narzędzia, którzy jakby spróbują. W sposób profesjonalny zdiagnozować, co jest przyczyną, co wygenerowało takie postawy. Bo może być tak, że to, co dla nas wydaje się patologią, w pewnym momencie wieku nie jest. Na przykład, nie wiem, dużo młodych chłopców dopuszcza się grzechu samogwałtu czy tam takiej, takiej postawy, a mówię ryzykiem takim religijnym, mówię o, o, o grzechu. Jest to pewna próba no, odbarczenia się pewnego napięcia wewnętrznego, które jest w człowieku. I i to, co. A to może się przerodzić później w jakieś stałe zachowania, takie, które mogą niszczyć także więzi, że, że człowiek może być osły seksualnie do, do innej osoby, a jednak te autoerotyczne zachowania będą dla niego czymś, jakby, ważniejszym od, od zachowań prawda takich z drugą osobą. Druga osoba też kosztuje, ona ma swoje potrzeby. Dzisiaj ten, przepraszam, tak daleko idę, ten seks wirtualny, on y, 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 robi ogromną karierę, ponieważ y, zawsze się można wylogować, zawsze można y, y, odejść od tego, można przerwać w dowolnej, w dowolnej chwili, kiedy nam pasuje, czyli, czyli na takiej zasadzie, m, że, że ja tutaj jestem, y, że, że nie ma tej, tej więzi i ja i Moje potrzeby decydują o wszystkim. I to może wygenerować taką postawę, że, że seksualność yy, i potrzeby seksualne wiążą się tylko i wyłącznie z tym, czego ja chcę. Czyli już nie dbam o, o drugą stronę. Prawda? W pornografii to jest bardzo widoczne, że pornografia jest spożywaniem ludzi. Jest fałszywym obrazem czy imieniem miłości, że jesteś mi potrzebny, potrzebna po to, żeby zaspokoić moje potrzeby. A co już z tobą będzie potem, no to, to już jest twój problem. Tak Tak samo jest w tym, co, co dzieje się właśnie w, w sieci, co, co sieć pokazuje, że każdy może być do momentu, w którym mu pasuje i robić to, co, to, to, co chce. To niszczy, jakby ugruntowuje niszczenie więzi. I to jest też poszukiwanie więzi przez niszczenie więzi. Taki, taki, dochodzimy do takiego zamkniętego koła, jakby, jakby wąż pożerał samego siebie. Nie? Wakacje częstym <laughs> problemem nawracającym. Są ciąże. Ciąże nastolatek, ale nie tylko nastolatek. Nie chciałabym, żebyśmy się ograniczyli tylko do do rozmowy o inicjacji seksualnej, o seksie osób nastoletnich, bo bardzo często mierzymy się w wakacje ze zdradami małżeńskimi, z romansami, krótko mówiąc, no, z wydarzeniami, które przedefiniowują związki ludzkie. Tak, no, też trzeba uszanować to, te wszystkie ludzkie postawy, to że... że... Że człowiek wchodzący w związek małżeński, czy, czy posiadający kogoś bliskiego, no też patrzy w sposób seksualny na, na drugą osobę. Oczywiście, co z tym zrobi, to wszystko też zależy od konstrukcji moralnej człowieka. W imię czego mam odmówić sobie tej przyjemności? Dlaczego mam tutaj zadać sobie cierpienie? Nie wiem, jest, jestem na wakacjach i jest jakaś osoba, która. Wysyła mi jakieś apele, że, że jest mną zainteresowana. Tam gdzieś w domu jest żona i dwójka dzieci. W imię czego ja teraz nie zrobię czegoś, co chcę zrobić. Prawda? No, ktoś ma taką konstrukcję, że mówi, że nie mogę tego zrobić. Załóżmy, zwierzący Bogu. Nie chcę tego zrobić Bogu, sobie, żonie i także tej osobie, która tego chce. Prawda? Że nie chcę im tego zrobić, ponieważ wiem, że to dla mnie jest droga donikąd. Słucham swojej seksualności, która pcha mnie. To, to już było sto razy przerabiane w Piśmie Świętym, jest to pięknie, że duch dąży do czego innego niż ciało i nigdy nie będzie między nimi zgody. I teraz czym można zwyciężać? No właśnie tą, tą konstrukcją moralną. Jeżeli ją mamy jakby zaburzoną, czy, czy mamy inną niż ta wizja, załóżmy chrześcijańska konstrukcja, jest, stosujemy się do niej i ona... Jest jakby naszym wyznacznikiem, ona też powoduje pewne blokady. Tylko w dobrze rozumianym chrześcijaństwie, chrześcijaństwo dobrze przeżywane nie blokuje żadnych uczuć. To dopiero mogą to robić ludzie, którzy nie do końca to rozumieją, że mogą mówić, że, że nie wolno tego, tam to wolno nakazy i zakazy. Więc dopiero kiedy jest miłość możliwe są nakazy i zakazy. Bez miłości nakazy i zakazy są tylko jakby prawem taką literą prawa. Jeżeli jest miłość, to miłość prawdziwa może nas uzdalniać do ofiary, którą możemy ponieść. I mówimy już o pewnych, pewnym, pewnej dojrzałości, prawda? że tylko miłość może człowieka uzdolnić do tego, żeby czegoś nie, nie zrobił albo coś zrobił. Nie wiem, ksiądz kocha swoje kapłaństwo, przeżywa je dobrze, no i jedzie na wakacje do Honolulu czy gdzieś tam i jakaś piękna tutaj nimfa z wody wychodzi i jest zainteresowana tym księdzem. I nikogo nie ma, nikt nie widzi, nikt nie słyszy. Tak? I można robić, co się chce. I teraz w imię czego ten ksiądz tego nie zrobi? No, jeżeli yy, 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 nic się nie stanie, no, nimfa sobie pójdzie później swoją drogą, on zostanie. Wybaczcie za taki może brzydki przykład, ale chcę po, tak u, urealnić to, yy, yy, żeby to konkretnie zobaczyć. I teraz wiemy czego. I teraz, yy, żeby to dobrze zrozumieć, jak rozumie to chrześcijaństwo? Piękna kobieta, piękne ciało, nie kłamiemy, że nie. Nie, to nie dla mnie, to w ogóle się odwracam oczy. Nie po to jest ciało ludzkie, żeby odwracać oczy. Trzeba je y, y, oglądać z miłością. Można tak patrzeć na drugiego człowieka, że można go obnażać, a można patrzeć na, 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 y, na drugiego człowieka i on widzi, jak my na niego patrzymy i czuje swoją godność. Swój, czuję, a możemy tak patrzeć, że widzimy ty, 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 tylko seksualność, że człowiek czuje się zawstydzony czyimś wzrokiem, prawda? Ta, można kogoś rozbierać wzrokiem, można kogoś obnażać, można w kimś tylko widzieć y, tą właśnie seksualność, nie? że ni, ni, jakby już nic innego nie było. To jest bardzo upokarzające przede wszystkim dla kobiet, że kobieta jest y, y, jakby rozebrana y, y, wzrokiem y, jakiegoś mężczyzny. Czasami to różnie działa, prawda? Że, że ktoś też prowokacyjnie się zachowuje i tak dalej. No to, są, to, to są, jest wiele kwestii. We Włoszech. Jest taki zwyczaj, nawet pamiętam, tak chyba ksiądz Grzywacz opowiadał, to jakoś mi utkwiło w głowie, że idzie tata i mały chłopiec, taki, no może nie mały, 10-11 letni. I idzie piękna kobieta z naprzeciwka, ale chłopiec coś tam się bawi idą gdzieś tam, prawda, do, do parku czy gdzieś tam. I minęli tą kobietę, tata spojrzał i, i minęli, i tata mówi, jak przeszli dali, mówi: Dlaczego nie spojrzałeś? Nieładnie, obraziłeś tą kobietę, trzeba spojrzeć, to, jest, to była piękna kobieta. Trzeba spo ale spojrzeć, a spojrzeć, prawda? I ojciec uczy syna, że trzeba spojrzeć. Ona się ubrała ładnie, ona chce pokazać swoją, swoje piękno. I ty yy, możesz spojrzeć i idziesz dalej, patrzysz, piękna kobieta i idziemy dalej. Ale nie zatrzymujemy się na, na yy, 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 zbyt długo, rozumiemy o czym mówię, więc chcę pokazać pewien, yy, pewną, pewną prawidłowość. I jak to też rozumie Kościół, że Kościół yy, kocha piękno. Piękno kobiecego ciała, tak? Ono jest piękne, i możemy, jak jesteśmy księżmi, to nie mordujemy swojej płciowości, swojej męskości, tylko ją przeżywamy. Przeżywamy także w wymiarze ofiary. I nikt mi nie powie, że, że tej ofiary, nie, że to jest łatwa ofiara. My ją będziemy nieść, każdy na swój sposób, do końca życia i nic jej nie wypełni. Jest takie, takie próby sublimacji pewnych, pewnych naszych pragnień, że w kapłaństwie tak będziesz przeżywał, tak duszpastersko się oddasz, i że to wszystko zastąpi. Nieprawda. Oczywiście będziemy to robić i to w jakiś sposób wypełnia tę przestrzeń, ale nie, nie wypełnia jej w całości. Musi zostać ten ból, musi zostać to cierpienie. Ono też ma swój smak. To jest coś pięknego. To jest coś pięknego w przeżywaniu, natomiast mam takie wrażenie, chcę się mylić, ale odnoszę takie wrażenie, że dzisiaj nie ma już tej przestrzeni na tę ofiarę, że jakby moje pragnienia muszą być zaspokojone. Takie odnoszę wrażenie, takie może trochę hedonistyczne podejście, że już nie czuję smaku w ofierze, którą składam, że ofiara jest bezsensowna. Po co? Życie jest takie krótkie, trzeba je przeżyć jak naj, yy, yy, najpiękniej, czyli jak najprzyjemniej, tak? I że już nie widzimy smaku w tym, co nieprzyjemne. Nie wiem, czy się dobrze rozumiemy, bo to jest poważne rzeczy, teraz mówię, ale nie czujemy smaku w tym, co jest nieprzyjemne, a to jest też bardzo smaczne. Yy, że po, ponosimy ofiarę i właśnie wtedy jak najbardziej jesteśmy mężczyzną. Wtedy. Nie wtedy, kiedy zachowujemy się seksualnie tylko wobec kobiety, ale kiedy uszanujemy jej intymność, prawda? Jej, jej godność, jej, jej urok. I, I ona też to zrozumie w pewnym momencie, że zobaczy, że właśnie dlatego się nic nie stało takiego, bo ktoś zobaczył w niej naprawdę kobietę. Jej godność, jej, jej intymność, jej, jej piękno. I dlatego właśnie postawił tę granicę i tej kobiecie, i pokazał też, nawet nie pokazał, ale pokazał sobie i Bogu, że kocha swoją żonę: że to nie jest jakaś ściema, że to nie jest jakieś yy, takie opowieści, że tam ślubuje ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, yy, i że nie opuszczę cię, aż kogoś poznam, tak? Innego. No, ale to, co Ksiądz mówi, to zakłada w mojej opinii dwie rzeczy. Refleksje, czy cały ciąg refleksji, jakich dokonujemy, i wolność decydowania o sobie. Tak, no, tak jest. Natomiast wiem, że rozmawiamy też tutaj z młodymi ludźmi i, i, i wracamy jakby do, do tej egzystencji ale nie mogłem się powstrzymać i chciałem taki wywód zrobić o godności człowieka, o godności kobiety, ale ta godność. Kobiety wypływa także z tej godności, że ten mężczyzna ma tę godność. I że to, co on robi, o czym opowiedziałem w stosunku do tej kobiety wychodzącej z piany morskiej, to także on konstytuuje i wyraża swoją godność. Że właśnie dlatego, że jestem mężczyzną, to właśnie tak się zachowam. Nie pójdę tylko za instynktami, które mnie. Do tego, żeby, żeby zaspokoić swoje potrzeby, ale pójdę także za tym, co mówi. Całość mojego bytu, prawda, i godność tej kobiety, prawda, czy ja swoimi zachowaniami nie szargam godności. Ktoś powie, Boże, o czym ksiądz opowiada, to przecież tak może żyło się 500 lat temu, czy to w ogóle nie jest, ale yy, widzę to w waszych oczach, czujecie smak tego, prawda? To jest w tym smak. I, i, i to, jest, to jest właśnie godność i piękno życia. Natomiast wracając, jeżeli m, prak praktycznie przychodzi yy, dziewczynka, no nie wiem. Tak jak tutaj zostało powiedziane, 13, 15, 17 letnia, że oczywiście jeżeli to jest mniej niż wiek 15 lat, prawda? No to to już jest prokurator, ale jeżeli przychodzi osoba młoda, załóżmy już po, po, po wieku 15 lat i mówi, że jest w ciąży, to jeżeli przychodzi do mnie i mi to mówi, to ja pierwsze zawsze co, jeżeli ktokolwiek przychodzi do mnie z, z tak trudną sprawą, to ja zawsze najpierw mówię dziękuję za zaufanie. Cieszę się, że mi to od tego w ogóle zawsze zaczynam. Dziękuję za to, że obdarzyłeś mnie tą wiedzą. Czyli jakie trzeba mieć zaufanie, albo jaki lęk, albo co musi nas skłonić, że jednak przyszliśmy. Dlatego to jest moja rada do wszystkich. Jeżeli do Was ktoś przyjdzie właśnie z takim problemem, że nie pójdzie do matki, a pójdzie do sąsiadki i powie: Pani Zosiu, jestem w ciąży. Ja nie wiem, jak to mamie powiedzieć. To trzeba najpierw tej dziewczynie podziękować nie? za to, że, że przyszła. I, I rozmowa i, y, musi się odbyć w zupełnej intymności. Jeżeli jest to osoba nieletnia, musi tak czy inaczej, czy, czy, czy chce, czy nie chce, musi być o tym poinformowana matka. To to nie ma dyskusji. Bo nie możemy tego zostawić tylko dla, dla naszej wiedzy. Natomiast jeżeli jest to osoba pełnoletnia, no to ona zdecyduje, co, 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 co będzie dalej. Natomiast y, nigdy nie możemy tego y, inaczej. Y, gdybyście to wy byli tymi matkami i ojcami tych dzieci w wieku 15 lat i do, do was jako do obcych ludzi przyszła y, dziewczyna, to co wy byście zrobili? Może tak, o, to jest pytanie do was. Co byś zrobił, Adrian? Jakbym był tym sąsiadem, tak? Dobrze tak, rozumiem? tak. Sąsiadem. Teraz już wiem, że żebym najpierw podziękował. E, tak, tak. No, później. Za zaufanie, tak. Później albo bym wysłał do księdza Paśnika, albo no, najpierw próbowałbym zrozumieć w ogóle, jak to się stało i jak ona to widzi jakie jak jest otoczenie rodzice i w ogóle. A załóżmy, że ona to widzi tak, że ona nie powie rodzicom, nie urodzę tego dziecka, yy, pomóż mi zdobyć pieniądze i tak dalej. Mhm. I chce się pozbyć dziecka, tak w tym sensie A, Z nastawieniem. No, to jest. To rzeczywiście mocno zastanawiam się nad, nad specjalistą albo przynajmniej. E... No, ale ona nie chce, nie chce słyszeć o żadnych specjalistach. Po, załatw mi pieniądze, pomóż mi to zrobić, bo ja y, nie będę. Nie będę. Czy nie czujesz, że, że wchodzisz jakby w rolę osoby, zostajesz wciągnięty, bo ktoś ci po coś to powiedział, nie wiadomo po co jeszcze, bo jeszcze nie wiemy intencji, prawda? To, że ktoś powiedział to, że podziękowaliśmy, to nie znaczy, że my znamy intencje, po co zostaliśmy poinformowani. Na przykład jesteś biznesmenem i ta dziewczyna ci powiedziała to po to, żebyś ty jej dał pieniądze, bo ona jest w trudnej sytuacji. Tak też może być, rozumiesz. Więc mówimy, yy, yy, dziękujemy i yy, dowiadujemy się, że za chwilę ma zostać za Zrobity człowiek. Tak No tak trzeba to nazwać po imieniu. I ty, nie działając, wchodzisz w rolę, jakby osoby, która bierze w tym udział. Rozumiesz? Bierny, tak, tak. co prawda, ale jednak udział, że już o tym wiesz. Więc co ci przychodzi do głowy? Hmm. Znaczy, pierwsze co przychodzi, to żeby ratować też to dziecko. No i ją. Chciałbym, żeby. Żeby ona wiedziała, że ma we mnie wsparcie. Nie? I wtedy myślę, żeby wiedziała, że, że ktoś jest, że może zawsze pomóc, porozmawiać dalej. Jakoś tu być z... z nią, tak? O tak, to tak, będzie. być z nią. I wtedy myślę, że już te szanse spadają, w sensie, że już może poczuje się tak. trochę bezpieczniej, że może jednak odejdzie myślany. Bardzo dobry tok to myślenia, natomiast też trzeba być bardzo ostrożnym, jeżeli komuś oferujemy to wsparcie, bo, bo fajnie jest to powiedzieć, ale zrobić to już nie zawsze jest dobrze. Zawsze masz we mnie wsparcie, ona przychodzi na drugi dzień, wiesz, dzisiaj nie mogę tego, weź przyjść pojutrze, pojutrze też nie mogę, bo mam inne sprawy, żeby też nie kupować czyichś problemów tak, że ty, że jakby ktoś jakby cię łapie na haczyk i, i jakby ty już nie żyjesz swoimi problemami, bo już żyjesz książą swojej koleżanki, tak? Więc to też trzeba umiejętnie. Więc co, co możemy, może jeszcze spytamy tutaj Kasia. Ja tutaj się zastanawiam w sumie nad y, pomocą psychologa. Nie z odsyłaniem tej dziewczyny od razu idź i, i on załatwi sprawę, ale z pytaniem się, jak, jako ja po prostu, że mam taki problem, co ja mogę zrobić, jak ja hmm. mogę pomóc, jak okazać wsparcie, i jak wyjść z tej sytuacji? To znaczy, że ty się konsultujesz z tak, ja psychologiem na rzecz tej dziewczyny tak. niejako. Tak, tak. Mhm. Bardzo dobrze, tak, bo wtedy jakby masz zasób, prawda, że, że ktoś coś ci tutaj doradzi. No jeśli nie jestem osobą, która, która ma taką wiedzę psychologiczną, lepiej się poradzić, bo można naprawdę bardziej zaszkodzić niż pomóc. Gdybyś ty była matką, mhm. czy nie miała, może zapytam wprost, czy nie miałabyś pretensji do osoby, która wiedziała, o tym, co córka Twoja chce zrobić, i nie przyszłaś tym, z tym do, do matki. Po ludzku na pewno tak. Więc o to, o to chodzi, że dobrze jest stawiać się w rolach, nie tylko w swojej, ale także w innych rolach prawda, ludzi. Na pewno, co, myślę, że do tego, co jesteśmy zgodni, że nie możemy nawet w sposób bierny brać udziału w, w zabójstwie. Więc w zależności, jaki jest stan psychiczny tej osoby, jeżeli jest dobry, no to mówimy, że słuchaj, skoro, dziękuję, że to powiedziałaś, ale nie mogę z tym zostać sama. Muszę to powiedzieć twoim rodzicom. Tracę ją jako może koleżankę, przyjaciółkę, ale nie ma tutaj już wyjścia takiego bezbolesnego, że tak powiem. Ale wtedy, nawet nie chodzi tylko o nas, ale też dbamy o siebie, że nie możemy, nie możemy w imię sympatii, życzliwości, dyskrecji, ona się kończy w momencie, kiedy w grę wchodzi życie ludzkie. Nie możemy być solidarni z kimś, kiedy, dlatego terapeuta, gdy przychodzi nieletnia osoba to, i, i prosi go o dyskrecję, to, to terapeuta mówi, że oczywiście gwarantuje, ale jeżeli są pewne przestrzenie, których nie mogę tego zagwarantować. Dlatego, że, że to chodzi o życie ludzkie. Natomiast jeżeli człowiek jest dorosły, pełnoletni, wie, rozumie wszystko, co on zrobi za chwilę, że, że odbierze komuś życie, tak, to to no, terapeuta pracuje z tą osobą i, je, i próbuje ją motywować do, do urodzenia tego dziecka, jeżeli to jest terapeuta chrześcijański. Czyli rozumiemy, że są takie przestrzenie, w których nie możemy milczeć. Tak? Oczywiście pomijając tutaj kwestię konfesjonału, no bo wtedy mamy jakby związane usta i nie możemy nic powiedzieć. To też jest bardzo, bardzo bolesne dla no, duchownego, który wie. Co ktoś chce zrobić, ale nie może nic z tym zrobić. tak? Natomiast w tym wypadku rodzimy, jakby odblokowujemy mechanizm pomocowy, o którym ta dziewczyna jakby wyłączyła ten mechanizm. Jest matka, ojciec, babcia, dziadek, wujek, ciotka. I wtedy może się okazać, że o córciu dobrze, że, że Kasia nam o tym powiedziała, bo, bo doszłoby do tragedii, tak? Doszłoby do tragedii, pomożemy ci, i tak dalej, i tak dalej. Więc, yy, może dłuższy taki wywód, ale nie ma solidarności w zabijaniu. To jest żadna solidarność, to jest bezprawie, nie? Więc, jeżeli mamy subiektywną pewność, że ktoś yy, chce zabić, to nie możemy milczeć. Ja nie mogę nie zadać tego pytania, proszę, bo proszę my mówimy go. o pewnej sytuacji, która jednak e, zakłada odpowiedzialność środowiska, przynajmniej jej ta odpowiedzialność się rozkłada. E, jest jakaś koalicja na rzecz życia, powiedzmy, proszę. tak mówiąc. Ale takie sytuacje, które są bardzo częste. Dziewczyna zostaje z tym sama. Załóżmy, że bieg wydarzeń prowadzi nas w kierunku takim, że rodzina mówi: "Słuchaj, nie chcemy cię widzieć. Zrobiłaś, radź sobie". A ona ma 17 lat. I co wtedy? Żyję już bardzo długo, nie, nie znam takich przypadków, znaczy na palcach jednej ręki mogę, mogę wyliczyć, ale o, oczywiście nie twierdzę, że nie ma. Są takie przypadki, ale zawsze jest jakaś ciocia, jakiś wujek, ja, 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 jakiś inny człowiek, ale trzeba y, chcieć skorzystać z tej pomocy, bo nie ma tak, że y, nie ma nic. No, na, nie chcę może na początku o tym mówić, ale jest też w ostateczności y, okno życia, tak? można też tak zrobić, chociaż to bardzo rzadko się zdarza. Ale zdarza się, tak, że, że to jest też pewna mądrość i kościoła, które, które wymyśliło to, że, że daje taką, taką ludziom możliwość. Więc y, im y, nie ma tak, że jeżeli byśmy się zgłosili do jakiejkolwiek instytucji, jeżeli już załóżmy, że cała rodzina nie działa, jakiejś instytucji, poszli do swojego, nie wiem, proboszcza. Poszli do, 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 do swojego, nie wiem, wychowawcy z, z klasy. Ja znam taki przypadek, nie chciałbym, może trochę pozmieniam fakty, bo, bo to, to, to się dzieje. Do szkoły, do której ja chodziłem, moja koleżanka zaszła w ciążę i nie chciała tego dziecka. I żeśmy jej zasugerowali, bo mieliśmy wspaniałą nauczycielkę od pewnego przedmiotu. Która yy, no była, była wspaniałym człowiekiem i chociaż była nauczycielką i była wymagająca, to mogliśmy do niej pójść ze wszystkim. Prawda, nawet jak, nie, jak miała inne zdanie, to powiedziała, ale szanowała dyskrecję i tak dalej. I powiedziała jej o tym, a ona była bezdzietna i ona zaadoptowała to dziecko. I one się umówiły, i ona jej oddała to dziecko. Dlatego mówię to w taki sposób, żeby. bo ci ludzie żyją tutaj, i, i może ktoś nie wie, i tak dalej, i ma tak być, żebym nie wiedział. To jest czyjaś prywatna sprawa. Więc tak się stało, nie? I, i można obwiniać to dziecko, co to za matka oddała. No, zostawmy to już, prawda? Panu Bogu, tej, tej dziewczynie. Natomiast jakoś załatwili tą sprawę. Nikt nie uczestniczył w procederze zabójstwa. Tak, tylko w imię solidarności jakiejś międzyludzkiej. Co to za solidarność? To w jaki sposób jesteśmy winni śmierci człowieka? W jaki sposób oczywiście? Tak? Bo jeżeli ktoś coś chce to zrobić, to, to nie ma mocnych, to on to zrobi. Tak? ale możemy motywować i możemy mówić, jeżeli takiej dziewczynie 17, 18 letniej samotnej nawet 10, 20 osób jednogłośnie powie, że słuchaj nie rób tego, możesz oddać, możesz zanieść do sióstr, możesz zostawić w szpitalu dziecko, jeżeli nie chcesz tak ale nie, jakby nie, nie, nie zadawaj sobie i komuś drugiego cierpienia, że, że prawda, nie, nie zabijaj drugiego człowieka. To, to wtedy na pewno taki, taka dziewczyna się zastanowi 50 razy, że, że tak jest. Nie ma sytuacji. Chyba, że chcemy, żeby taka sytuacja była, że nikt nam nie pomoże. Nie ma takiej sytuacji. Nie ma. Jeżeli chcemy urodzić i wychować, to na pewno znajdziemy takie możliwości. Ja gdybym był, mam większe doświadczenia, dzisiaj bym taką dziewczyną i nikt by mi odmówił, to ja bym do prezydenta miasta i powiedział, proszę mi dopomóc, jestem w ciąży, chcę urodzić to dziecko. Ja chcę też pracować, ja nie chcę tak, żeby mi państwo dawało, ale chcę urodzić i chcę wychować. I może słuchają nas mamy, Słuchajcie, to człowiek na gwoździu zupę gotuje, spod ziemi wykopie, pójdzie, pożyczy pieniądze. Pomóż mi tutaj, tutaj wynajmie jakieś mieszkanie na miesiąc, tutaj gdzieś stanie na nogi, znajdzie jakąś pracę. Wszyscy wokoło, którzy widzą jakąś osobę ambitną, to jakby to uruchamia chęć pomocy. To nie ma tak, mo można taki stereotyp ukuć, że znalazłaś, nie ma nikogo, ona jest zupełnie sama, nie? Tak nie ma. Więc jeżeli ktoś do nas przychodzi, to my też mamy za zadanie uruchamiać tą pomoc, szukać gdzieś i właśnie po to jest psycholog, po to jest jakiś pedagog, po to jest terapeuta, żeby powiedzieć, gdzie teraz można się udać, dom samotnej matki, przełknę wszystko na początku, dają mi to, czego ja nie chcę, dom samotnej matki, pokój w domu samotnej matki i mogę tam mieszkać, no. Jak ko kocham to dziecko i chcę je urodzić, to co to dla mnie dom samotnej matki przejdę i przez to. Co, co matka nie zrobi dla dziecka swojego przecież. Ksiądz to przepięknie opisuje w książce o swoim dzieciństwie, właśnie determinacji księdza mamy do tego, że. Żeby... No właśnie, o, dziękuję za to przypomnienie. Moja mama właśnie y, pracowała w fabryce na lakierni, prawda? Po ileś tam godzin, y, gdzieś y, tualiśmy się w przeciągu chyba roku zmieniliśmy 11 razy miejsce zamieszkania, bo, bo tu nas wyrzucili, to gdzie indziej i, i, i takżeśmy się tułali, nawet czasowo musiałem przebywać w domu dziecka, bo nie było możliwości, żebym był razem z mamą, jako małe dziecko, byłem właśnie w Kraśniku w domu małego dziecka i to pokazuje, że, że jest ta determinacja, stanęła na nogi, znalazła pracę w FSC młoda dziewczyna na lakierni, rozumiecie, Takim Kiedyś pistoletem lakierowało się samochody, tak? te opary, to wszystko, no ale taką pracę znalazła, żeby móc utrzymać yy, siebie i dziecko. Tak? Jak człowiek chce, to nie ma mocnych. To, to yy, Matka ma w sobie taką siłę, że świat yy, zawróci, a odnajdzie, znajdzie sposób, żeby ocalić dziecko. Nie zje, nie wyśpi się, ale znajdzie, znajdzie tą drogę. Jeżeli tego nie ma yy, i, i, i zdominuje kogoś yy, lęk no to, bo tu czasami chodzi tylko o to, żeby oswoić ten lęk. I to, co ty powiedziałeś bardzo dobrze, Adria, że, że ktoś yy, yy, widzi, że są inne osoby też i że, że nie jestem sama z tym wszystkim, że, że na przykład dobrze, spokojnie będziemy tutaj działać, yy, świat się nie wali nie? i tak dalej. No najłatwiej jest yy, pójść na zabieg, tak? ale to, to robimy sobie krzywdę na całe życie. Nie ma tak, że ktoś yy, tak łatwo o tym zapomni. Tak? To nie zapomni się czegoś takiego. Mamy świadomość, tak wielką świadomość, dzięki także i, i nauce na kościoła, że, że jednak mamy do czynienia od pierwszej chwili z życiem ludzkim, tak? które ma prawo y, życia. Jeżeli my nie chcemy tego dziecka, y, to ja to szanuję, ale y, jest możliwość oddania tego dziecka. Tak? To, to, dlaczego je zabić, skoro można je oddać? I może jeszcze być to dziecko bardzo szczęśliwe kiedyś, i może dać szczęście komuś jeszcze, prawda? Poruszamy się w bardzo ważnych... Tematach i w bardzo poważnych rejestrach dotyczących życiowych wyborów, a ja bym na chwilkę chciała zrobić skoki. To pytanie do Kasi i do Adriana o Wasze środowiska i o taką rolę szeroko pojętej kultury, w tym wypadku mody. Ja nie pytam o to, czy dorośli uważają, że dziewczyny ubierają się w sposób prowokujący, bo wiadomo, że część dorosłych tak uważa. ale co Wy w waszych środowiskach uważacie? Co myślicie? Czy są jakieś granice, które dla was są już, no. Przekroczone, co się mówi u Was właśnie o, o tym, jak, poprzez to, jak się ubieramy, czy mm, poprzez to, jak, e, krótko mówiąc, czy, czy nasz wygląd faktycznie może prowokować, czy to jest nasza sprawa i nikomu nic do tego. Z jednej strony to powinna być nasza sprawa, ale też są granice nie do przekroczenia. Jednak ta moda w tym momencie jest taka, że no bardzo generuje i bardzo pokazuje to, że te. Te ubrania, to wszystko jest takie, takie jak na teledyskach, to te, te dziewczyny, one, one, to naśladują, one, one chcą się też tak ubierać, tak wyglądać, tak zachowywać, a w dużej mierze, no, to jest błędne, bo, bo, one są po prostu kopiami, następnymi kopiami tej osoby, na której się wzorują, a te wzorce nie zawsze są dobre. Nawet powiem szczerze, że w tym momencie, patrząc na to, co się dzieje, no to, no to, Źle to wygląda, bardzo źle pod, pod takim względem, że te, te ubrania są bardzo prowokujące. I trzeba mieć bardzo dużą świadomość siebie i tego, kim się jest, żeby to też wyrażać poprzez swój ubiór, bo nie powinno się oceniać po ubiorze, ale z drugiej strony też powinno się zachować jakieś konwencje, jakiś dress code, który, który z jednej strony nas określa, ale z drugiej strony też yy, yy, nie prowokuje i, i nie godzi w drugą osobę. Nie, nie zwracasz tak uwagi. Ale może one robić. nie są świadome tego Kasiu? Nie masz wrażenia, że czasami dziewczyny po prostu. No są na tyle, ja bym powiedziała, niewinne jednak wewnętrznie, że nawet jak zakładają tak. bardzo kusą spódnicę, czy top, który pokazuje brzuch, pępek, nie wiem, mają dosyć wyzywający makijaż, one nie zdają sobie z tego sprawy. Nie, bo, to, bo każdy tak robi, bo, bo każdy tak wygląda i, i to są po prostu kopie, następne kopie jednej osoby. Mają nie takie wzorce, jakie powinny mieć. Czasami to wychodzi z domu, że, że tej mamy nie ma, tej mamy się nie widzi cały dzień, nie widać jak ona jest ubrana, jak ona się zachowuje, ewentualnie ona naśladuje te nastoletnie gwiazdy chcąc się odmłodzić, bo też są takie przypadki. Z drugiej strony to zwykle wynika z wzorców. Jeśli się nie ma dobrych wzorców, to potem szuka się tych wzorców i można źle trafić. Więc no, w tym momencie osoby, które są wzorcami, no, no nie, pokazują, nie pokazują sobą. Nie są, Nie są takie, jakie powinny być. Jednak... Te kłusy, to jest normalne, makijaże, paznokcie to wszystko jest dla ludzi, ale trzeba tylko korzystać z umiarem. Adrian? Myślę, że zależy też od środowiska, bo ja trochę wyszedłem może z tego, z tego, od, z tego środowiska szkolnego i poszedłem też w stronę bardziej takich ludzi może gdzieś tam wierzących, wspólnot jakichś świeckich. Mm -hmm. no, i, no i tam rzeczywiście Tam tego nie no ma? Nie ma przyzwolenia na to? No zwraca się uwagę na te bardziej takie stroje wyzywające, nie? Nawet, to zależy też od wspólnoty, ale na przykład w wspólnocie Guadalupe, której byłem, no, to, to jest, powiedziałbym, wysoki poziom. Coś w sensie, tam, nawet liderka Gusia, no, zwraca uwagę nawet na jeansy, no bo przecież dziewczyna jest tak obciśnięta, że wygląda lepiej niż praktycznie, nie? Także to jest... A z drugiej strony, wracając do gimnazjum, no to e, tak sobie myślę i obserwuję moich znajomych, którzy też może nie poszli w kierunku jakiś nie wiem, właśnie kościoła czy tam wiary. E, to czasami pozostawali trochę na takim poziomie mm, gadanie ciągle tylko o seksie, e, mm. o figurze nie, i tak dalej i chyba dziewczyny to też podłopują, że widzą, że to jest ważne dla facetów no i po prostu, jakie potrzebowanie. takie, no aż chcą, właśnie szukają miłości, nie chcą być samotne, no to, to chyba się też tak ubierają także to leży od środowiska, ale chyba większość, wydaje mi się, że niestety jest niedojrzała tak jak to szkoła, gimnazjum, liceum nawet jeszcze, że dużo ludzi chyba jeszcze w tym kierunku gdzieś tam poszło i Przynajmniej moich znajomych, nie? że no, tak to wygląda. to mhm. mnie. No, jeszcze jest jedna rzecz, ocenianie po metkach, o firmowych. Coś jest firmowe nie dlatego, że jest dobre, dobrej jakości, fajnie wykonane. Trzeba było na to zapracować albo, no nie wiem, poczekać, tak, no, bo rodzice, 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 tutaj rodzice jeszcze, że rodzice prezentowali coś, co jest dobre. Okej, okay, zniszczy się, wyrzucam, rodzice dadzą nowe. I, i to, że, że nie wiem, ma się firmowe buty, ma się firmowe ciuchy i Ktoś jest wtedy fajny, modny, dobry, super, a jak ktoś nie ma tego firmowego, no to już, no już nie jest taki fajny. Chociaż może być bardzo dobrym człowiekiem, o wiele lepszym od tego ubranego od stóp do głów metki. Czy, czy za tą metkowością, za tą atrakcyjnością metek idzie atrakcyjność seksualna? Czy ktoś jest atrakcyjny, jest postrzegany tak atrakcyjnie? Tak. Zawsze to było, że, że ładnemu zawsze jest łatwiej w życiu, prawda? Więcej drzwi się otwiera, tak? Jak jest mężczyzna przystojny albo kobieta jest piękna, no to, to wszyscy są życzliwi w ogóle tacy, prawda? Pierwsze oklaski zawsze są za wygląd, nie? I, i, i to jest ważne i tego też nie możemy pomijać. I dlatego kobieta jakby z natury jest, musi rozkwitnąć i, i, i to właśnie najpiękniejszy jest ten umiar, że, że można się tak ubrać, żeby być bardzo pociągającą, a można się tak rozebrać, żeby być niepociągającą, prawda? Więc yy, yy, to jest wielka sztuka i Zobaczcie, że tutaj taki przykład y, dla mnie najbardziej pociągającą osobą jest osoba Matki Bożej, bo ona jest y, właśnie, ta, ta delikatność, ta subtelność, ta kobiecość też tak sobie myślę, że to jest naj, że była najpiękniejszą z niewiast, tak? I, i że umiała też to y, może nie tyle ukryć, co umiała to dobrze, skromnie przeżywać, tak? Nieraz mówimy jest piękna i wie o tym. nie? Ta kobieta taka, widać to po niej, że ona wie, że jest ładna i że nic, nic tego dogmatu już nie obali, tak? I, I to jest jedna strona, i to jest ważne. I to no, dlaczego, dlaczego tego nie, nie rozwijać w sobie. Ja też jestem za tym, żeby kobieta pokazywała swoje piękno, tylko żeby umiała to, to zrobić. I, I ten smak, i ta granica jest od, między pięknym a kiczem, jest, jest bardzo mm, mała, prawda? Że widzimy, że już ktoś przesadził. I to jest chyba powrót do tego, że. Tego, co robi matka w domu. Nie w wieku 12 lat, tylko od malutkiego pokazuje, prawda? Że teraz, dlaczego nie spojrzałeś na kobietę, mówi tata. Popatrz, ładnie się pani ubrała, nie? Albo ktoś, nie to, że że zaraz kontestujemy, czy ob, jakby nie wiem, obmawiamy, obrażamy tych ludzi. No ktoś tak się ubiera, no. dlaczego ktoś y, robi sobie jakieś kolczyki na twarzy, prawda? Czy włosy maluje na różne kolory, jakoś się tak ubiera, że nie sposób się nie obejrzeć. To dla mnie to jest taki krzyk: zobacz, jestem, istnieję, y, mam uczucia, prawda? To też trzeba uszanować, że ktoś taki jest, a ktoś się odwraca, ktoś jakbyś kontestuje, obraża nawet tą osobę. No, nie. Wolno tak robić, bo, bo to jakby zamyka te drzwi. Ta osoba jakby za zamanifestowała, jakiś taki plakat namalowała, yy, jestem, yy, prawda, w postaci tych wszystkich dodatków do siebie, a my to kontestujemy, to ten człowiek jeszcze bardziej coś tam wiesz, jeszcze więcej pokazuje, i, i to jest droga donikąd. Yy, a, yy, a może właśnie jakby wejść w taką interakcję z, to, z tą osobą, spróbować yy, nie zaraz ją zmieniać, prawda. Bo to też jest pewna forma wyrazu siebie. No. Y, y, jakby tak ludzie chcieli zmieniać innych tak bardzo, stopować, to by nie było Salwadora Dali, to nie byłoby wielkich ludzi, którzy, którzy zrobili wielkie rzeczy. A byli szokujący w swoich. Też mam takie wrażenie, że dzisiaj to, co szokujące jest, jest, jest ładne. Tak jakby znak równości się stawia, że trzeba zaszokować, prawda? Teledysk, jeżeli obraz utrzymuje się dłużej niż 5 sekund, no to już się staje to nudne, prawda? Muszą się zmieniać obrazy, wtedy to jest jeszcze jakieś do przejścia. I zauważam to, jak na przykład ktoś ma piękny głos. To on nie potrzebuje tych zmian, tych obrazów, prawda? Jest taki piękny koncert pana Stinga w kościele. Jak on mówi, zawsze miałam, nie miałem czasu na to, żeby, żeby nagrać kołysanki, które babcia mi śpiewała, jak byłem mały, nie? I nagrałem. I mówi, zdecydowałem się, żeby to nagrać. Takie kołysanki, takie. To są nawet takie, można powiedzieć, kolędy, nie? niektóre. I, I on tam śpiewa przez półtorej godziny. Można tego nie oglądać, nawet że ta, ta katedra, yy, i ci muzycy, i, i te instrumenty, i ten głos stinga, No to po prostu nic więcej nie trzeba. To jest, jakby spożywa się tą muzykę. A kiedy jest coś tak, co się zmienia, tak co chwilę, no trudno jest. Yy, ja to rozumiem i to też szanuję, i tak wiem, że taki jest świat, i że tutaj od tego nie ma odejścia, ale też to, co jest piękne, jakby przyciąga. Jakby zatrzymuje, budzi refleksję, budzi jakąś, jakiś zachwyt. Kiedy to już się skończy, to ten zachwyt dalej pozostaje w człowieku, prawda? Widziałem piękne góry i cały czas noszę ten obraz tych gór w sobie. Widziałem piękną, skromną kobietę. Poszliśmy na jakieś spotkanie i dużo, żeśmy o tym rozmawia, rozmawiali o tym. To jest taka piękna książka o duszach ludzkich Tomasza Mana, właśnie czarodziejska góra. To po prostu napisać książkę o ludzkich duszach, o więziach, to jest wielka sztuka. Dzisiaj jakby to, co zewnętrzne się tak nam narzuca, a, a mówić o tym, co, co duchowe. Właśnie Sándor i to też bardzo reklamowany przez Grzywocza właśnie yy, krew świętego Januarego. No, to jest opowieść o ludzkich duszach, yy, coś co się dzieje wewnątrz człowieku. Spotkałem się z kobietą, która bardzo mnie pociąga też swoją wiedzą, swoją kulturą, yy, swoją głębią, tak? I to, to jest jakby właśnie ja trochę z innej perspektywy na to patrzę, bo już jestem stary, ale, ale to, to jest to jest, to jest no pewne doświadczenie życia i, i wiem i szanuję, że, że do pewnych rzeczy się dorasta. I że, żeby uszanować każdego człowieka, i żeby chcieć zrozumieć człowieka, który według naszej oceny błądzi, bo jeżeli go zakontestujemy. Jeżeli go jakoś zaszuflatkujemy, jeżeli mu nie wiem, wpakujemy dekalog nagle i powiemy, jak ty się zachowaj, co ty robisz, co to ma być, no to, to, to tylko jakby zamordujemy ten rozwój. On się utwierdzi, że świat jest zły, nie? że nikt mnie nie rozumie, nikt mnie nie kocha, i że każdy, że tutaj jest, każdy sobie rzepkę skrobie. Dużo tematów, od lekkich do bardzo ciężkich. Myślę, że to, co wszyscy możemy wynieść z tego spotkania, to jest jak naszym spojrzeniem ocalać innych, jak przywracać im godność, nawet jeżeli gdzieś tam ta godność wydaje się być zagubiona, jak uruchamiać system pomocy. Bardzo wszystkim dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję bardzo księdzu Arkadiuszowi. Bardzo dziękuję. Młodzi wnieśli tutaj taką, taki powiew, że to się stało strawne, prawda? bo zawsze młodość niesie taki, taki powiew życia. Dziękuję, że pani się decyduje na takie tematy. To jest też Pani bardzo odważną osobą. I myślę, że te wszystkie nasze spotkania one gdzieś robią takiego zooma i pokazują, jak ocalić człowieka w człowieku. Zapraszam zatem na kolejne spotkanie, nasze ostatnie. Będziemy mówić o kolejnym uzależnieniu, o alkoholizmie w kontekście wakacyjnym, ale nie tylko, dotykającym dorosłych, ale nie tylko. I będziemy starali się ocalać człowieka w Człowiek. człowieku. Kasiu, dziękuję bardzo. Dziękujemy dziękuję. bardzo. Dziękujemy. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam zresztą. również.